Cześć, witam w Citizenship Selfie, programie stworzonym w celu udzielenia informacji oraz zaoferowania wskazówek dotyczących aplikacji na obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Będę mówić o tym, kto spełnia warunki na obywatelstwo, o aplikacji krok po kroku oraz czego można oczekiwać na samym egzaminie na obywatelstwo. Dla niektórych proces może wydawać się przytłaczający, ale uwierz, że jeżeli wiesz, czego oczekiwać i jesteś przygotowany, to wszystko powinno pójść gładko. Miliony ludzi w Stanach Zjednoczonych dokonało tego, więc jeśli byli w stanie to zrobić, to Ty też możesz. Zanim zaczniemy, chcę Wam powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że jesteście zainteresowani zostać obywatelami Stanów Zjednoczonych. To jest wspaniały kraj, do którego przez setki lat ludzie przyjeżdżali, żeby przyczynić się do jego dynamizmu. Z dumą dołączysz do tej tradycji. Obywatele Stanów Zjednoczonych cieszą się istotnymi prawami i swobodami, które są zapewnione przez wolność i bezpieczeństwo. Bardzo dużo osób, które żyją tutaj przez wiele lat, są zamożni i prowadzą wygodne życie. Niektórzy mogą pytać, dlaczego zawracać sobie głowę, żeby zostać obywatelem? Dlatego, że jeżeli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, Twoja sytuacja zawsze może ulec zmianie. Zasady bądź polityka Stanów Zjednoczonych mogą nieoczekiwanie ulec zmianie i wtedy możesz znaleźć się w trudnych do przewidzenia okolicznościach. Jednak, jeżeli otrzymasz obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, Twoje prawa są zagwarantowane przez Konstytucję. Nie mogą być Ci odebrane. Czas i wysiłek, jaki włożysz w proces zostania obywatelem Stanów Zjednoczonych, może być jedną z najlepszych inwestycji, jaką kiedykolwiek podejmiesz. Stany Zjednoczone, dzięki swojej demokracji i możliwościom, jest prawdziwie wspaniałym krajem. Ale jest jedna rzecz, której ciągle nie posiada. Jedna rzecz, która może uczynić jej jeszcze lepszym. Ciebie i wszystkich przyszłych obywateli, którzy przyniosą swoją siłę, oddanie, wyobraźnię, które przyczynią się do ciągłego wzrostu i powodzenia Stanów Zjednoczonych. Więc zaczynamy. Zacznijmy od tego, kto może ubiegać się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.